Od zawsze widzowie śmieją się z moich koz. Czasami się trochę nie dziwię, bo kto kupuje na przykład takie gówno. Już pierwszym z podpowiedzią, na przykład ja. No i generalnie od jakiegoś czasu masa ludzi zaczęła pisać mi komentarze o treści. A Filip, ty cały czas z tą samą kosą. Ale sraka w łapie. Taka droga ta kosa, a taka paskudna. Sać tę kosę staremu w dupę. Tak na dobrą sprawę, ta koca bardzo mi się podoba i no nie będę zgrywał tutaj bohatera, widzowie, ale zesrałem się po tych waszych komentarzach niektórych, ze względu na to, że jak można dosłownie napisać cokolwiek na temat tak pięknej kosy, przy okazji zafidowanej do tak pięknych rękawic. Ale ja rozumiem tutaj zazdrośników, widzowie, dlatego w dzisiejszym odcinku wydamy prawie 4000 zł, żeby kupić sobie nową kosę. Tańszą, ładniejszą i taką, żeby się wam podobała. Dlatego, widzowie, pamiętajcie, żeby ocenić moją nową kosę, którą dzisiaj sobie zdobędziemy. Przy okazji, wędam dupni tego suba. Bo kurde, faja do 100 tysięcy to brakuje, no tak. Tak malutko, nie? Tutaj na tym kanale, a fajnie było mieć ptaszka. Przynajmniej na YouTubie, jak już w prawdziwym życiu mi zabrakło. Słuchajcie, Bartuś jest ze mną. Bartuś, powiedz mi, co sądzisz na temat tej kosy? Powiedz mi. Kurde, no powiem ci, że jak miają, miał. Oj, ale bym. No, bym po prostu. Nie wysiadł już nigdy, nie wysiadł. Nie wysiadamy, nie wysiadamy. Ty, a czaisz, że widzowie mi piszą, że to przepłacone gówno? No to widzowie chyba powinni się zastanowić nad tym, co mówią. Tak to widzowie powinni wysiadać, bo nie jedziemy z takim. Tak. Kostkę postaramy się zdobyć po pierwsze ze skrzynek in-game, czyli w CS-ie, i przy okazji na CSGO Skins. No i pamiętajcie, widzowie, o moim kodziku, z którym możecie odebrać za darmo pieniążek na start. Później klikasz tak, o, otwierasz sobie takiego skrzynkęsa, nie? I normalnie wypada ci bizon. O, ale o, uwaga. Ale no widzisz, złote 43 i ty powiesz, heh, ale mało. Ale słuchaj, no kurde, mieć złote 43, a nie mieć? No ja bym się zastanowił. Przy okazji, widzowie, macie tutaj ogólnie masę eventów, masę darmowych skrzynek. Jak tutaj chociażby jest taka za darmo. Dlatego korzystajcie, bawcie się dobrze. A my, widzowie, będziemy sobie. Tak. Ani, uwaga. No i fajnie, 50 no stary, i normalnie. Dwa ziko stary, na S, totalnie. Słuchajcie, widzowie, nas interesuje dzisiaj najbardziej coś takiego jak knife case. Dobra, stary, bo to będzie coś mocnego, nie? Generalnie, widzowie, mamy tutaj przeróżne noże i wy powiecie tak, Filip, ale co z tego, że tutaj są takie piękne noże, jak nie ma tutaj wszystkich pięknych noży, które mógłbyś mieć, ale mamy exchangera, więc będziemy po prostu sobie wymieniać, bo naprawdę widziałem już taką kosę widziałem, że jak ja, widzowie, wypłacę dzisiaj jakąś kosę, to klękajcie narody dosłownie, nie? Dobra, Bartuś, jesteś gotowy? Aż pies zaszczekał. Aż pies zaszczekał, bo on też się jara tym, co tu za niedługo wydropi. No. I słuchaj, obstawiam na waję. Jezus, ale to jest cudowny skin. No, tak, to jest bardzo cudowny skin. Masz rację, Bartuś. Masz twój ulubiony, rację. Nie? Mój ulubiony. O! Proszę, proszę. Jezu. No dobra, widzowie, generalnie powiem tak, no nawaja rzeczywiście tutaj liże jaja. No nie będę tutaj mówił, że nie. Ale słuchajcie, otwórzmy sobie ponownie, widzowie, otwórzmy ponownie. Dzisiaj mamy... good, ej, dobrze, dobra, to jest git, to jest git. To jest git? To jest git, o, to jest git. Ej, dobra, to jest git, rzeczywiście. No powiem tak, widzowie, no na razie nie jestem... O, z takiego bajoneta fade'a byłbym zadowolony. Ej, bajonet fade, albo karambit crimson web, albo butterfly'a fade'a. Ej, kiedyś miałem butterfly'a fade'a, ale teraz już nie mam, widzowie. Były kiedyś takie czasy, że miałem taką kostkę. Co jest zmienia faktu, widzowie, że teraz normalnie... Że pies mi szczeka. O, shadow daggersy. No! Te gorsze niestety. Te gorsze niestety. Dobra, powiem tak, stary. Ja wiem, że kasa nam leci. Nie uwaga. Black laminatki mogą być spoko. Aj, no naprawdę one są takie tanie? No chyba tak. No to niestety. Słuchajcie, mamy exchangera. I tak na dobrą sprawę, na tym exchangerze mamy fajne kosy, moglibyśmy sobie wymienić, ale wydaje mi się, że nas no nie stać na razie, niestety. Dlatego, słuchaj, Bartuś, powiedz mi, masz jakiś pieniążek, czy generalnie nie masz żadnego pieniążka? Stary, już ci mówię, uwaga, wchodzimy w tym momencie. Wchodzimy, wchodzę. Czekaj, bo sprawdzę, czy jestem człowiekiem. Jezus, party szef, jak możecie nie wiedzieć. Jestem, słuchaj, mam 2373 i 21. Dobra, to słuchaj, Bartuś, to robimy tak. Bitewka. Ja robię tak, tak, tak. Ja robię taką ciekawą bitwę dla nas, Bartek. Ja robię taką ciekawą bitwę dla nas. Okej. To nie będzie droga bitwa, ale będzie różnorodna przede wszystkim. Ja widzę kosę jakąś, co nie? I ja po prostu klikam. Tutaj jakiś procent na Marble Fade'a. Tutaj na przykład... Za ile chcesz ją zrobić? Na razie 200. A, to luz. Dobra, powiem tak, widzowie. Teraz, jak tutaj nam sypnie, na przykład... Jakbym dostał Marble Fade'a, stary. Ale to by było. Wyłącz ten swój mokry sen, bo zobacz się, w tym momencie dzieje. Uwaga, no, uwaga, pa, stary. Uwaga.
po pierwsze, na rozgrzewaczkę ta sama naklejka, żeby nam nie było za bardzo, wiesz, wesoło. No, ej, a no, czy ty wziąłeś same skrzynki z naklejkami, ty? Nie, no stary. A nie, bo to są procentówki, ty żeś wziął, ja. Czy to jest 1% na tego skina. No dobra, najlepszego. Stary, ale we dwójkę mamy też 1%. To nie, dobra, jest... ja będę miał większy... Aj, dobra, uwaga, wjeżdżają już normalne. Dobra, no to słuchaj, tutaj nie masz szans, bo patrz, co się dzieje w tym momencie. Oj, kurde, XMik, co się dzieje? XMik, a. No i co? Aha. Dobra, uwaga. Dobra, AK Slade, dzięki, dzięki. No to nie fajnie, widzowie, tutaj siadło. No nie fajnie siadło. O, UMP, a nie, ty masz digla, kurde, ty masz digla. Ajajaj. Dobra, ale nic jeszcze. Water Elemental, pozdro, witam serdecznie ze słonecznego targówka. Co tu z targówka? Dzięki. Ej, no to... Zapytasz dlaczego? A to no, dlatego, bo wygrywam bitewkę, dziękuję. Widzowie, przypominam, że na moim kanale są dwa konkursy, na AK-47 i dobra, na M4A1S. W dupie z tobą, stary. Polecam wejść, zasubskrybować, napisać komentarz. I też może jakiś tutaj skinek, na przykład jakiś, nie wiem, ten Desert Eagle Mecha Industries, co dobra, Filip nam zarzucił. Nie interesuje mnie to, co mówisz w tym momencie, ale... A co to jest? A nie, a to jest dobra, to, co otwieraliśmy, nie, to jest to, co otwieraliśmy. Nie, lepiej nie, 700 ona kosztuje, nie mam ochoty na coś takiego. Amethyst Case. Ej, ale to jest mocna skrzynka, ty. Ale zbyt ryzykowna. Ty, za 50. Ej, ale kostki tutaj można dostać. Dobra, słuchaj, otwieram sobie po trójeczce. I uwaga. O, Neonoiric. Neonoiric może być spoko tutaj. Może być spoko, no, Neonoiric. No, tak nie siadło zbytnio. W ogóle, widzowie, pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie grać sobie na takiej stronce. Ale dupło, ty. Ja pier... Ej, jak ci... Ale dupło. Pamiętajcie, widzowie, o tym, że trzeba być powyżej 18 roku życia. Jak nie jesteście tacy, to wywalajcie stamtąd. I tyle, pozdro. Chciałem ci powiedzieć, że zwróciła ci się też w ogóle poprzednia bitwa. Wiem, stary, wiem. Nie. Tak. Co? Tak! Dobra, let's go. No to chyba bitwa, co? Zaraz. Nie, żadna bitwa. Dawaj bitwa na Cybercase, stary. I zagramy specjalnie patrz, dla ciebie Underdroga. Underdroga, co ja powiedzieć? Nie, stary, w dupie z tobą. Patrz co ja robię teraz. Teraz ja robię tak, widzowie, że ja biorę knife case. Otwieramy knife case'a. Uwaga! Pum. Dobra. Ale się będzie działo zaraz. Good knife, ej. Może być spoko. Bright może water. Być spoko. Bleh. No ale żygi. 500 zł, stary. Nie no, chłop pluje na 500 zyla, no zaraz nie wytrzymam. Nie interesuje mnie to, stary, patrz jakie tutaj mamy noże, nie? Biorę tak, co? Skąd ja mam tego akacza za kafla? Z poprzedniego openingu. Ten akacz kosztuje kafla, stary. No tak, to jest akacz z nowej operacji. Dobra, powiem tak, mamy tutaj, ile pieniążków mamy tutaj? 3600 ziko. I teraz tak, za 3000. O, stary, jakie to jest piękne. Sloterek, no taki kolorek miałem kiedyś właśnie czerwony. I takiego sloterka to bym przygarnął, jak miał znowu. Kurde, dobra. A patrz, taki doplerek. Ej. Ej, szczerze, ostatnio przekonałem się do huntsmenów. Serio są spoko noże, więc ja bym na przykład na twoim miejscu huntsmenika chętnie gdzieś tam powinął. Ładny, mamy jeszcze takiego, o kurde. Ej, no ten jest zajebisty, bajonet Doppler. Chociaż nie, bo widzowie srakę dostaną, że o, biała rączka. Nie no co, ty widzowie nie dostaną sraki. Widzowie dostają, powiedzą, że piękny doplerek, stary. Nie, widz mi powie tak, ej. Widz ci powie, jaki cel ty mieć taką białą rączkę. Jaki cel? Mieć taką białą rączkę, a powie jaki cel jest mieć taki na przykład Bowie Knife. Nie, dobra, jak weźmiesz Bowiego, to na pewno cię zjedzą. Serio? Tak. Nie, jakby... no, ale widzowie, serio, Bowie Knife będzie cię wyzywać? Bowie i Nawaja Knife, Guta jeszcze, no mi... Guta jeszcze biorę. Mi się wydaje, że... To biorę Nawaję ulubioną, stary. Stary, to ty będziesz miał... To ty będziesz miał 1000 subskrypcji. Widzowie, słuchajcie, jak zostawicie pod tym filmem 1000 komentarzy o treści kup Nawaję, to zamieniam moją kosę główną na Nawaję. Ej, dobra, zróbcie to. Chcę to zobaczyć, jak on to robi. Jeśli będzie 1000 komentarzy o treści zmień na Nawaję. Możecie nawet w parę komentarzy pisać, nie ma problemu. To zmieniamy na Nawaję, widzowie, i będzie straka. Nie, no tak się przeglądam, tak szczerze, to kurde. Stiletto, stary, Stiletto Knife. Stiletto Knife, no proste, że tak. Nie no, stary, z takim kozikiem za 1700 zł będę biegał. Przecież stary wygląda jak, nie wiem, jak coś, co mógłbyś sobie wsadzić w dupę, tak szczerze. To jest młodszy brat Butterfly Knife. No, młodszy srat. Dobra, powiem tak szczerze, Bartek, ja chyba lecę w Slotera Knife'a. Takiego. Lecisz? No mi się wydaje, że albo sloter taki, albo no nie wiem, kurde faja. A dobra, a tak dla beki, co nie? Jakbyśmy mieli tak dla beki, kurde, coś zrobić. No tak dla beki, no. No dobra, no to tak dla beki, wezmę tego slotera, wymienię. Dobra, wymieniam. Przedmiot, nie! Przedmiot niedostępny! Bartek, moje marzenia, wiesz co się poszły. Wysiadły po prostu, wysiadły. Wysiadły. Ej, dobra, ja mam pomysł taki dla beki, żeby coś zrobić, czekaj. Dla beki wypłać tą Nawaję. Czekaj, dla beki, ej, wypłacać tą Nawaję.
Ej, dobra, czekaj. Twoja nowa kosa, stary. Dobra, czekaj. Tą nawaję ja bym zmienił na jakąś gorszą nawaję. Czy jest jeszcze jakiś gorszy nóż, stary, w tej grze? Nie, nawaja jest najgorszym nożem. Nie, no, ale stary, to musi być jakaś na... O, czekaj. Czekaj. Oho. Urban Mask, o. Dobra, stary, biorę to. Uwaga. Ty, Bartek, zobacz. Jest nawaja. Nice. O Jezu. Widzowie, to co, chyba mordy zamknięte teraz, co? Zmieniam dla obydwu drużyn. I słuchajcie, widzowie, tak o, wyścig zbrojeń. Yeah. No to mamy koskę. No i słuchajcie, widzowie, cóż wam mogę powiedzieć. No generalnie sytuacja wygląda tak, jak zresztą widzicie w tym momencie. Zmieniliśmy kosę rzeczywiście. Przy okazji zmieniłem też rękawiczki na bardziej paskudne, tak żeby was jeszcze bardziej oczy waliło. To jest generalnie, widzowie, moja nowa ukochana koska, którą po prostu będziemy sobie nadupcać, co będziemy. Tak o, widzowie, będę sobie nią kręcił. Tak o. No, dobra. Teraz? Widać, że zawodowiec z tej broni. Zawupy też, kiedy na S-lu? Cię widzimy? Nie wiem, stary, nie wiem, nie wiem. Pa, tak o. No to chyba ta nawaja skilla dodaje. Mam jeszcze kurczaka żeś dupnął. O kurde, ty no stary, ale co ona mi dała, ty? No, skilla. O kurde, ale... Wow! Kurde, akurat mi brońkę zeswitchowało. O, co? Oho. Ty zarabana dostaniesz na tej sesji. Dobra. Nie. Aj. Kurde. Dobrze. Jazda. Było blisko, było blisko. Już przegrałeś? A nie widziałeś? Dosłownie zerknąłem na chwilę na drugi ekran. Słuchajcie, widzowie, no było dobrze. Wszystko dzięki mojej nowej kosie. Pozdrawiam.